internetowa telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Strategia wizerunkowa miasta Jasła na lata 2013-18, którą Polska Agencja Rozwoju Regionalnego opracowała, zakłada stworzenie pierwszej w Polsce enoturystycznej marki miasta. Jest ona ściśle związana z winnym charakterem miasta i jego potencjałem winiarskim, ale oczywiście oprócz samej enoturystyki, samego wina istnieje bardzo istotna sfera inności. Tak? Z tego względu, że hasło promocyjne miasta Jasła to jest Jasło winne klimaty i ono poprzez swój zapis jest czytane w różnorodny sposób. Może być czytane Jasło w inne klimaty, Jasło inne klimaty i Jasło winne klimaty. Sfera inności jest niezwykle istotnym obszarem promocji miasta, ponieważ ona ujmuje sferę kultury, sferę gospodarczą, inwestowania, edukacji, nauki, potencjału historycznego miasta, więc są to elementy, które się w bardzo istotny sposób zazębiają, ponieważ enoturystyka jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się formą turystyki w ostatnich latach. Natomiast enoturyści, to, że poszukują wina, jest rzeczą oczywistą. Tak? Enoturysta jedzie w region, do regionu, jedzie do miasta, w którym wytwarzane jest wino. Natomiast poszukuje lokalnej kultury, kuchni, tradycji, historii, która go inspiruje i właśnie w ten sposób Jasło ma być pokazywane. W porównaniu do innych miast, tak jak dzisiaj tu usłyszeliśmy, są różne inicjatywy, ale nie są to inicjatywy takie czysto winiarskie, na przykład Zielona Góra, która tradycje winiarskie ma najstarsze. Jak widać, w tej strategii wizerunkowej nie postawiła na wino, co jest w ogóle dla mnie dziwne. Kiedyś trzeba było to zacząć i dobrze, że zaczęliśmy, dobrze, że postawiliśmy na to, bo w dzisiejszych czasach, w jakimkolwiek mieście, wizerunek, czy w ogóle temat, którym się kojarzy dana miejscowość, jest bardzo ważny. To tutaj dzisiaj znalazłem tylko na potwierdzenie tego faktu. Także to powinno się rozwijać i mam nadzieję, że będzie się rozwijać, że tych winnic będzie przybywać, żeby ten wizerunek był oparty na takich bardziej trwałych fundamentach. Bo na razie one są bardzo wątłe i liczbowo, i biorąc przede wszystkim pod uwagę, może nawet nie liczbę winnic, ale ofertę, jaką te winnice mają dla turystów, enoturystyczną, czyli muszą mieć jakieś pokoje, warunki przyjmowania tych turystów, no i przede wszystkim sprzedawać wino. Żadne miasto nie promuje się stawiając na wino, więc to jest bardzo istotny wyróżnik. Tak, naczelna zasada promocji, być pierwszym albo w ogóle się nie promować, tak? Więc to jest pierwsza korzyść. Badania enoturystów pokazują, że enoturyści są to osoby, które mają zasobny portfel. Dodatkowo odwiedzają miasta w bardzo nieregularnym czasie. Są to częste, krótkie wyjazdy. Wobec tego nie jest tak, że to jest sezonowość przyjazdów do miasta. Tak? Spokojnie może ktoś przyjechać o takiej porze jak teraz, gdzie jest minus 20 stopni. Może przyjechać w lecie, kiedy jest plus 35. Może przyjechać wiosną, latem, zimą, jesienią. Wobec tego miasto jest stale przygotowane do przyjmowania enoturystów, nie ich dużej ilości, tak, bo nie o to chodzi, bo tu chodzi o zapewnienie odpowiedniej jakości, tak, a te osoby, które przyjeżdżają stale do miasta z zasobnym portfelem, są w stanie go tutaj zostawić i zarabiają nie tylko i wyłącznie winiarze, ale także cała sfera handlu się rozwija, usług, tak, związana z turystyką, ubezpieczeniami, wypoczynkiem, marketingiem, jest to cały obszar ze sobą powiązany, tak, więc on ma za zadanie pobudzić lokalną przedsiębiorczość wśród mieszkańców i wspierać ich, zachęcać do tego, aby oni zakładali tutaj swoje firmy. Wobec tego realnie się przyłoży to na dochody budżetowe, tak? Ponieważ im więcej pieniędzy będą mieli przedsiębiorcy, tym więcej będą odprowadzali pieniędzy do budżetu. Więc naczelną zasadą promocji marki nie jest to, żeby się promować dla samego faktu promocji, ale ma to przynieść korzyści realne, biznesowe w postaci pieniędzy dla samorządu, który później może inwestować w obszary dla siebie właściwe, budowę dróg, tak, chodników,
typów infrastruktury twardej, ale także infrastruktury tak zwanej miękkiej dla mieszkańców w obszarze kultury czy edukacji. Więc realnie mówiąc, po prostu to przełoży się na pieniądze, taki wzrost dochodów. Jasło stawia przede wszystkim na przyszłość. I to, żebyśmy się w sposób właściwy mogli rozwijać nowoczesne zarządzanie, też mówi o tym, żeby zająć się marketingiem terytorialnym. Tutaj strategia wizerunkowa, która dzisiaj była zaprezentowana, jest właśnie elementem tego marketingu terytorialnego. O nas musi być głośno, o nas musi się dobrze mówić, musimy się dobrze kojarzyć. I dlatego strategia wizerunkowa, czyli budowanie dobrych skojarzeń w oparciu o hasło Jasło Winne Klimaty, które jest hasłem kojarzącym się jednoznacznie z winem, bo Jasło jest jednym z niewielu miast w Polsce, na terenie którego i w najbliższych okolicach jest tyle winnic. To nowoczesne winnice, bo świeżo powstała. Jasło, które rozpoczyna swoją drogę na ścieżce turystyki. Jesteśmy miastem, w którym jest spokojnie, jest rodzinnie, bo o tym mówiły te badania, które poprzedzały wykonanie strategii wizerunkowej. I to wszystko zawiera się właśnie w tym logotypie, który chcemy maksymalnie szeroko promować, nie tylko za pośrednictwem realizowanych kampanii reklamowych przez Urząd Miasta, ale także, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, ze środowiskiem, szerokim środowiskiem jasielskim różnych grup społecznych, właśnie z wykorzystaniem ich możliwości, czy to w restauracjach, czy poprzez firmy, czy różnego rodzaju pomysły, które będą mieszkańcy mieli. Więc chcemy mieć skojarzenie następujące, że Jasło jest jasłem, w którym jest klimatycznie, jest klimat wina, jest klimat różnorodności, stąd ta inność w klimacie, jest przede wszystkim miastem, które jest miastem z przyszłości. Mam nadzieję, że uda się, to zależy od środowiska winiarskiego, konkretnie od Romka Myśliwca czy Akademia Wina w Jasie powstanie, bardzo by na tym zależało. No i ruszy pełną parą enoturystyka w mieście. To myślę, że to jest możliwe do już w tym roku, a kolejne lata pokazują różnego rodzaju działania, między innymi mówi się o winnym spa, mówimy o wykorzystywaniu logotypów w różnych miejscach na terenie miasta, na przykład w restauracjach, gdzie będzie można jasielskie wino podawać, bo cały czas liczymy na to, że wszystkie bariery administracyjne, te, które w tej chwili sprzedaż wina stawiają pod znakiem zapytania ze względu na różnego rodzaju koszty, te bariery ustąpią i będziemy tutaj miastem, które będzie do tego też świetnie przygotowane. Także tych nie sposób przytoczyć wszystkich tych działań, Państwo słyszeliście i patrzcie prezentacji, ale ich jest naprawdę wiele, są różnorodne. Jedne opierają się tylko i wyłącznie o budżet miasta, inne o różnego rodzaju programy, bo w których będzie szansa uzyskać dofinansowanie na promocję tych działań związanych z promocją, między innymi tego logo. Przebadaliśmy ponad 1200 osób, zarówno mieszkańców Jasła, przedsiębiorców z Jasła, przedsiębiorców z Małopolski, ze Śląska, z Podkarpacia, turystów z Podkarpacia, i był to jedyny obszar, co do którego była zgodność. Tych obszarów badaliśmy kilkanaście. Tutaj była pełna zgodność, blisko 70% wskazań w każdej grupie właśnie wskazywało na winiarstwo. Po drugie, międzynarodowi znawcy wina i trendów rozwoju wina wskazują na Podkarpacie jako ten region, który w najbliższych kilkunastu latach będzie się najdynamiczniej rozwijał, jeżeli chodzi o winiarstwo. Jest to związane z tak zwanym spłaszczaniem się klimatu, czyli regiony, które do tej pory były tradycyjnie winiarskie, we Włoszech, we Francji. Tam klimat nie jest już tak sprzyjający, natomiast wskazuje się właśnie na Podkarpacie i na Chiny.
Chiny jako te obszary, które w najbliższych kilkunastu latach będą właśnie najbardziej dynamicznie rozwijały się winiarsko. Wobec tego Jasło jako miasto, które pierwsze w kolejności stawia na wino, robi krok do przodu, tak? Jest o krok przed konkurencją, przed innymi z miastami z Podkarpacia, które jest kwestią czasu, kiedy będą też na te obszary stawiały, tak? Ale to one będą musiały gonić Jasło. Cieszę się i spodziewałem się, że taki moment kiedyś nastąpi, że to, że Jasło się kojarzy od kilku lat już co najmniej z winem Polski i za granicą, znajdzie potwierdzenie w dokumencie, w strategii wizerunkowej.